W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To raz serdecznie jeszcze witam wszystkich na tych naukach, wykładach, konferencjach przez najbliższe 3 dni. I wprowadzę was wszystkich tutaj w świat pewnego takiego spojrzenia na Jezusa, bo Jezus, ten Bóg wcielony, jest dla nas najbardziej ciekawy i najbardziej interesujący i On jest godny zajmowania się. Wprowadzę was w taki świat, który dla mnie osobiście też jest bardzo bliski od pewnego czasu. Więc będę się z wami też dzielił tym, co sam odkrywam, co jest mi dane po 20 latach życia zakonnego, też poznać o Chrystusie, o Bogu. Dokładnie 20 lat temu tutaj w tym klasztorze poznańskim rozpocząłem mój nowicjat. Więc to było w 99 roku. Strasznie, jest to bardzo, bardzo żywe jest to doświadczenie i wspomnienie. Dlatego też, no, to są też pierwsze rekolekcje tutaj w Poznaniu dla mnie. Więc bardzo was proszę też o modlitwę. Ten znak krzyża to jest i z jednej strony powierzenie się Bogu, który niech działa, ale również powierzeniu się waszej opiece i waszej modlitwie. Bo jestem przekonany, że do każdego z nas Bóg będzie mówił słowo i do mnie, i do każdego z was. Wziąłem temat trochę inny, oryginalny, jak się wydaje. Mianowicie piękno i piękny Jezus, po to, żeby spojrzeć na człowieka, ale z tej perspektywy, zaczynając od Jezusa. To sam święty Tomasz zaproponował swoim studentom kiedyś takie spojrzenie, kiedy studenci się zapytali świętego Tomasza, jak poznać siebie, bo przecież jest wezwanie, poznaj samego siebie, studiuj, rozpoznawaj. I święty Tomasz wskazał wtedy tą scenę z Ewangelii, kiedy święty Piotr odpowiada Jezusowi na jego pytanie, za kogo uważają mnie ludzie. I kiedy Piotr mówił, ty jesteś Mesjasz, kiedy Piotrowi zostało dane odkrycie, kim jest Jezus, nagle zobaczył, wtedy też Jezus mu powiedział, a ty jesteś Piotr, ty jesteś skała, na tej skale wybuduję Kościół. I poznanie tożsamości najgłębszej Piotra, ono odbyło się w taki troszeczkę innym kierunku, niż zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, bo my najczęściej najpierw zaczynamy od takiego pogrzebania się w sobie, a dopiero no, na końcu, co najwyżej Pan Jezus może nam pomóc w jakichś konkretnych sytuacjach. A Tomasz mówi, zrób wszystko, żeby poznać, kim jest Chrystus. A wtedy zaczniesz powoli jakby takie zapalane światła w domu, nagle zaczniesz widzieć coraz więcej rzeczy, które są w tobie i w końcu odkryjesz też prawdę, kim ty jesteś. I dlatego też bardzo wam proponuję, właśnie taki jest pomysł i taka jest idea, że poznawać Chrystusa i przy okazji poznawać nas. A paradoksalnie odkryjemy też i bardzo dużo rzeczy będziemy się mogli dowiedzieć o sobie. Święty Tomasz w 1265 roku dostał nowe zadanie ze strony zakonu. Sam święty Tomasz był bardzo pokornym zakonnikiem, duży chłop, 1,90 m, 1,95 m. Do tego stopnia był duży, że nawet uważali, że był otyły i taki opasły nawet. Natomiast on był po prostu dużym, dużym człowiekiem. No i zarazem introwertyczny, bardzo dobry, niezwykle wsłuchany. Człowiek, który, jeżeli możecie sobie jakoś Tomasza wyobrazić, który się będzie cały czas pojawiał, bo on jest też moim takim naukowym mistrzem, Tomasz. To jest taki człowiek, który jest, wyobraźcie sobie, ktoś, kto jest całkowicie skupiony na jakimś zadaniu, ale kiedy go pociągniesz za rękaw, to nagle się tak ocknie i będzie ciebie słuchał bardzo dokładnie. On jest z jednej strony cały czas zanurzony w Bogu, ale jeżeli trzeba, kiedy ktoś go pociągnie, to on się budzi i nagle słucha całym sobą tego drugiego człowieka. I w roku 1265 władze poprosiły go o to, żeby Tomasz poprowadził eksperymentalną szkołę. Ona się naprawdę nazywa Studium Experimentale. Tak to nawet się nazywa w Rzymie. Mianowicie grupa najbardziej zdolnych braci
miała być przysłana do Rzymu i Tomasz jako taki główny profesor miał wymyśleć i tak opracować całkowicie nowy projekt formacyjny, intelektualny. I wtedy też święty Tomasz powiedział, dobrze, zaczniemy. I rozpoczął tak klasycznie od komentarzy do sentencji Piąta Lombarda, ale w pewnym momencie nagle zrozumiał, że ta stara metoda, ona nie działa. Ona po prostu nie, coś brakuje tutaj. I wtedy rozpoczął pisanie swojego największego dzieła, najważniejszego dzieła, jakim jest Suma Teologiczna lub też Suma Teologii. Ona składa się w polskim wydaniu, to jest ponad 37 tomów. Tomasz to pisał, jego sekretarze, od 65 tak do 73, aż do doświadczenia, kiedy w pewnym momencie nagle przerwał. Nagle to, co zobaczył, sprawiło, że on po prostu oniemiał i zamilknął. Natomiast przez 8 lat, prawie 8 lat, siedział, pisał, tworzył arcydzieło, które ciągle jest uznawane za po prostu jak cudowna architektura gotycka, niezwykle logiczna i piękna. I Tomasz pisze. I pierwsze, bo to się dzieli na trzy duże części, każda część dzieli się na artykuły, artykuły na kwestie. To jest taki podział. I kiedy rozpoczyna pisanie o Bogu w pierwszej części, to w artykule w kwestii 39, czyli to jest gdzieś około kilkadziesiąt artykułów dalej w tej w sumie, zaczyna opisywać Trójcę Świętą. Na początku pierwsze 27 kwestii to jest poświęcone Bogu jedynemu. Kim jest Bóg? Czy Bóg jest i kim Bóg jest? Taki, po prostu tak, w takiej jedności, żeby podkreślić. A od 27 rozpoczyna pisanie o Trójcy. I pierwszy raz, kiedy zaczyna pisać o Jezusie, kiedy pisze, jakie są właściwości, takie kategorie, którym można by jakoś spróbować opisać Boga, poszczególne osoby boskie, to mówi, żeby to rozpocznę od sięgnięcia do Hilarego z Poitiers. To jest taki teolog z IV wieku, którego Tomasz bardzo cenił. Bardzo go lubił z wielu powodów. Między innymi dlatego, że Hilary z Poitiers ustawił tomaszowe myślenie na temat Jana, Ewangelisty Jana i Ewangelii Jana. Bo to Hilary z Poitiers, on w swoim traktacie o Trójcy Świętej, zastanawiając się nad tym, czym jest Bóg, kim jest Trójca, czym jest Trójca, kim jest Trójca, kim jest Chrystus, tak powoli różne argumenty analizował, analizował i mówi, żaden mnie nie przekonuje na temat Chrystusa, to, że on był rzeczywiście Bogiem. Nic go nie przekonuje, nawet cuda, które Jezus zrobił, to go nie przekonuje. I mówi, kiedy tak Hilary z Poitiers, kiedy tak był już w takiej kompletnej beznadziei, wtedy też w pewnym momencie, jak mówi, przyszedł mu z pomocą rybak. W przemoczonym ubraniu, w z brudnymi stopami, który naprawia sieci. Taki prosty, zwyczajny rybak, pisze Hilary z Poitiers. I ten prosty rybak mówi, na początku było słowo. I on mówi, to był dla niego taki szok, kiedy on odkrył, że prosty rybak, jakim był ewangelista Jan, zauważcie, my zazwyczaj myślimy o prostym rybaku, o Piotrze, to Piotr jest, prawda, rybakiem, który tam łowi, kłóci się, tego, a nie myślimy o Piotrze, o Janie. Jan jest dla nas takim bardzo delikatnym, wręcz efemerycznym, subtelnym, tutaj poetą, ewangelistą, który pisze subtelne jakieś tam teksty, a nie. A Hilary z Poitiers mówi, nie, Jan, ewangelista, to jest rybak w przemoczonym ubraniu, który ma mokre stopy, naprawia sieć i taki prosty rybak i mówi, na początku było słowo. I to, że ten prosty rybak, ktoś tak prosty, tak bardzo prostolinijny był w stanie powiedzieć takie słowa, to go najbardziej przekonuje, że Chrystus jest Bogiem. I dla świętego Tomasza to był taki przełom, że on później do tego Hilarego bardzo często będzie nawiązywał i między innymi u Hilarego znalazł taką odpowiedź na to, jakie kategorie przypisać każdej z osób boskich. I do Ojca najlepiej pasuje wieczność. Do Ducha Świętego pasuje radość i rozkosz. A do Syna, mówi Hilary, i później Tomasz napisze po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy powie o Jezusie, a do Jezusa najlepiej pasuje piękno. I piękno jest najlepszą kategorią, która opisuje Chrystusa. I ja wam powiem, kiedy ja osobiście sam to przeczytałem i pomyślałem,
święty Tomasz, no to jest jednak, my go tak utożsamiamy z człowiekiem, który no, powinien powiedzieć, a z Panem Jezusem to oczywiście prawda, albo coś, jakieś inna doktryna, jakieś takie coś twardego, ale piękno, Panie święty Tomaszu, piękno, to piękno Cię w ogóle interesowa? A rzeczywiście, i to jest dobre, już nawet to samo pytanie jest dobre, ponieważ wszyscy, którzy zajmują się świętym Tomaszem, mówią, świętego Tomasza piękno nie interesowało specjalnie. Święty Tomasz nie napisał żadnego traktatu o pięknie, żadnej kwestii w sumie nie napisał pięknie, nie napisał żadnego nawet listu o pięknie, a równocześnie te kilkadziesiąt zdań, które napisał pięknie, to jest traktowane jako największy przełom w estetyce scholastycznej średniowiecznej. Władysław Tatarkiewicz, sławny autor od podręczników do estetyki, mówi, Tomasz jest najdojrzalszym i najważniejszym przedstawicielem estetyki średniowiecznej. Tomasz, który napisał przy okazji kilka słów o pięknie. Ale to, co napisał, to jest rzeczywiście zachwycające. I kiedy Tomasz pisał o pięknie Jezusa, to powiedział, Jezus ma, charakteryzują go trzy obiektywne cechy, które sprawiają, że coś możemy nazwać, że coś jest piękne. Mianowicie, żeby było coś piękne, to coś musi posiadać trzy cechy, według Tomasza. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ dotychczas we wszystkich tych definicjach od starożytności wszyscy mówili o dwóch cechach tylko. A Tomasz dołożył jedną i esteci, historycy estetyki zastanawiał się, po co on to w ogóle dołożył. Władysław Tatarkiewicz mówi, że no nie wiadomo po co. Nie, to bardzo ciekawe, a równocześnie to, że to dołożył, to jest wielki przełom w ogóle w estetyce. A Tomasz spokojnie dołożył trzecią kategorię i ustawił ją jako pierwszą. I mówi, Jezus jest piękny, ponieważ spełnia trzy kategorie i ma w sobie w sposób pełny, taki doskonały trzy kategorie. Pierwsza po łacinie to jest integritas, druga to jest konsonancja, a trzecia to jest claritas. I na tym mógłbym skończyć mój wykład, wielką naukę. Ale pójdziemy dzisiaj w pierwszą kategorię, ponieważ Tomasz ją ustawia jako pierwszą i ona jest tym takim największym wkładem w estetykę średniowieczną, a dla nas to jest wkład w teologię. To jest zrozumienie Boga, Chrystusa i de facto zrozumienie, kim my jesteśmy. Kim my jesteśmy, Panie? I pierwsza cecha to jest owa integritas. Tomasz tłumaczy to integritas sive perfectio. Integritas sive perfectio. Co to jest? Mianowicie integritas, bo perfectio rozumiemy, że to jest doskonałość, a integritas to jest pełnia. Tomasz mówi, żeby coś było piękne, musi mieć pełnię, a mianowicie musi posiadać to wszystko, co powinno posiadać. To się nam wydaje takie banalne, ale co za odkrycie. Ale to jest ważne. Tomasz by powiedział tak, macie na przykład pięknie zrobioną łazienkę, świeżutko, pięknie wyzrobione płyteczki, umywalki, brodzik, wanna, wszystko rewelacyjnie. Przychodzicie i mówicie, co za spa, ale okazuje się, że robotnicy zostawili żaróweczkę na kabelku, bo zapomnieli wkręcić klosz. Nagle całe piękno upadło. Mianowicie niby jest wszystko, ale czegoś brakuje i sprawia, że po prostu no nie mogę tego nazwać, że to jest piękne. To jest okej, okay, to jest ładne, ale brakuje tutaj tego piękna. Dlatego pierwszą fundamentalną cechą jest pełnia. Żeby to, co ma w swojej definicji, jeżeli jest czymś, powinno posiadać to wszystko, co sprawia, że jest tym, czym jest. To jest takie filozoficzne, ale to oznacza jedną rzecz, mianowicie mieć wszystko. I Bóg jako pierwszy, On jest tym, który posiada wszystko do tego stopnia, że cechą Boga jest kolejne łacińskie słowo, które jeżeli ktoś zapisuje, niech sobie zapisuje, bo będzie dużo, to jest superabundancja. To jest bardzo ważne słowo u Tomasza, superabundancja razem, a mianowicie nadmiar. Cechą Boga jest to, że On wszystko ma w nadmiarze i sam jest nadmiarem i z nadmiaru wszystko stwarza. O co tu chodzi? A mianowicie, jak spojrzycie na Chrystusa, już później w czasie działalności tutaj na ziemi, w
w Ewangeliach, to Chrystus bardzo często tą cechę zdradza, że on ma nadmiar, on ma za dużo, że to jest cecha Boga. Pierwszy cud, jaki jest w Ewangelii Jana, to jest cud rozmnożenia czy też przemiany wody w wino. Każdy doskonale wie, że Pan Jezus zrobił tego wina za dużo. To było tak dużo, już nie mówię o jakości, ale to były setki litrów, kompletnie za dużo. Ale Chrystus działa z nadmiarem. Później, kiedy będzie rozmnożenie chlebów, 5 chlebów, później będzie tego tak dużo, że jeszcze zbiorą 12 koszów. To jest również takie chrystusowe, kiedy Chrystus mówi, ile razy macie przebaczać, to Chrystus mówi 77 razy, za dużo przebaczajcie. Następnie też wszyscy ludzie, którzy są blisko Jezusa, cierpią, byśmy powiedzieli, na tą samą chorobę nadmiaru. Z miłości po prostu kochają za bardzo. To jest Zacheusz, który zobaczony przez, ujrzany przez Chrystusa, zostaje ściągnięty. Jezus mówi, chcę dzisiaj się zatrzymać u ciebie, a Zacheusz mówi, to jest tak cudowne, że aż rozdam po prostu, jeżeli komuś jestem winny, to oddam nawet jeszcze 4-krotnie więcej, zrobię za dużo. I to samo Maria Magdalena, kiedy przychodzi, wylewa olejek, tak dużo tego olejku na stopy Jezusa i tak drogiego, że Judasz w swoim racjonalizmie mówi, no bez przesady, można to było rozdać Bogu. I to jest cecha Boga, że On po prostu jest nadmiar, ma tą superabundancję, bo Bóg nas kocha za bardzo. Bóg nas nie kocha w miarę taką, jak my zasługujemy. Tylko każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, Bóg kocha za bardzo. Byśmy powiedzieli, Panie Boże, bez przesady. A Bóg mówi, tak, ja was kocham za bardzo, ja was nie kocham, ja was kocham za bardzo. I dlatego też wy ludzie nauczcie się kochać za bardzo, bo tylko w ten sposób będziecie potrafili również właściwie przebaczać, czyli będziecie potrafili przebaczać za dużo. Jeżeli natomiast postawicie granicę miłości w tym znaczeniu, że powiecie tylko do pewnego stopnia mogę cię kochać, to najprawdopodobniej będziemy zawsze kochać za mało i za mało przebaczać. Natomiast Boga uczymy się kochać za dużo i zbyt mocno, bez ograniczeń. Święty Tomasz pięknie to powie, że Boga należy kochać w sposób nieograniczony, a człowieka ze świadomością jego ograniczeń. To jest bardzo ważna uwaga. Pana Boga w sposób nieograniczony, całkowicie możemy się kompletnie rzucić. Natomiast człowieka, obyśmy nie daj Boże się pomylili i nie zaczęli go traktować jak Boga, bo wcześniej czy później okazuje się, że to jest tylko zwykły człowiek, a człowieka ze świadomością jego ograniczeń, mianowicie, że to jest człowiek. Że on jest biedny często, ograniczony ze swoimi różnymi historiami. Boga w sposób nieograniczony, w nadmiarze, człowieka ze świadomością jego ograniczeń, ale również przebaczać w nadmiarze. I to jest pierwsza cecha, pełnia Boga, to jest superabundancja, która się wyraża w tym, że On po prostu kocha za bardzo, zbyt bardzo. I to jest cecha całej Trójcy Świętej, że tam jest cała pełnia i w każdej z osób boskich, w Ojcu, Synu i Duchu Świętym jest pełnia. Ani Syn, ani Duch Święty nie ma mniej. Chrystus ma zupełną pełnię bóstwa. Jest w pełni doskonały i dlatego też święty Tomasz, kiedy pisze o pięknie Chrystusa, ku zdziwieniu historyków estetyki, dodaje jako pierwszą cechę, że Jezus ma pełnię, że On jest doskonały, ma wszystko to, co powinien posiadać. I tak jest, tak jest Bóg, jest doskonały i pełny, ma wszystko. Ma tego tak dużo w sobie miłości, dobroci, że z tej miłości stwarza świat. I to jest pierwsza cecha stworzenia. Mianowicie świat powstał nie dlatego, że Panu Bogu się nudziło. Nie dlatego, że potrzebował kogoś, kto będzie klęczał i mu oddawał hołdy. Nie dlatego, że coś mu się wymsknęło spod kontroli. Ani też nie dlatego, że no, ktoś przyszedł, Duch Święty przyszedł i powiedział, Panie Boże, no, jest kodeks praw człowieka i musisz go stworzyć najpierw ze sprawiedliwości. Nie. Pierwszą cechą Boga jest to, że On stwarza z miłości i z miłosierdzia. Mianowicie rozlewa swoją miłość, daje swoją miłość i z miłości wszystko powstało, a wszystko powstało przez Syna, przez Słowo, przez boską myśl Twórcy, który tak jak Twórca, myślę, że wśród nas są Twórcy, na początku tworzy niezwykły koncept i myśl, tak w Bogu, boskim intelektem, mądrością jest Słowo, jest sam Syn i przez Słowo jest wszystko stworzone.
Przez mądrość Boga zostaje cały świat stworzony i dlatego też cały świat posiada tą cechę, która jest cechą boską, mianowicie każda rzecz, każdy byt ma wszystko to, co powinien posiadać. Ma pełnię. Chyba, że coś nastąpi nie tak później. Ale o tym powiemy już po grzechu pierworodnym. Natomiast cały świat zostaje stworzony i wszystko ma pełnię. Wszystko ma to, co powinno mieć. I święty Tomasz będzie bardzo mocno podkreślał, każdy, cały wszechświat, wszystko, co jest, jest stworzone w sposób doskonały i pełny. Każda rzecz, wszystko ma to, co powinna posiadać. Oczywiście to nie wyklucza różnorodności, a Tomasz mówi, jak najbardziej wszechświat musi mieć w tej pełni różnorodność, ponieważ żaden jeden wszechświat, choćby najbardziej doskonały, nie jest w stanie wyrazić bogactwa samego Boga. Tak jak jeden koncept Twórcy, myśl Twórcy, nie jest w stanie wyrazić całego Twórcę, ale Twórca może się ujawniać w różnych dziełach. Tak samo wielość rzeczy, która jest na świecie i nasz wszechświat, dlatego jest tak dużo wszystkiego i tak bardzo jest ogromna różnorodność, ponieważ żadna skończona liczba stworzeń nie jest w stanie wyrazić bogactwa Boga. Dlatego jak będziecie wychodzili, jak będziecie obserwowali świat i będziecie się zastanawiali, po co Pan Bóg stworzył trawkę, ptaszka, mnie i wiele innych rzeczy, to trzeba powiedzieć, ponieważ żadna rzecz nie jest w stanie wyrazić wielkości i pełni Boga. I dlatego jest różnorodność, która sprawia, że każda rzecz jest stworzona do tego, żeby osiągnąć swoją doskonałość. I to jest coś, co jest zakodowane, jest po prostu włożone, jest odciśnięte w całym stworzeniu. I wśród tych stworzeń, wśród tej mozaiki różnych wspaniałych rzeczy, które zostały ułożone, znajduje się jeden element, jedno stworzenie, które Bóg nie wiadomo dlaczego, ale postanowił w tym stworzeniu zdeponować swój obraz. Ponieważ wybrał sobie istoty rozumne, anioły i ludzi, po to, żeby w nas zdeponować właśnie swój obraz, żeby w nas ukazać tego, kim on jest. I dlatego też, jak mówi Pismo, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo. Księga Rodzaju 1,26. Na obraz i podobieństwo. I stworzone bycie stworzonym na obraz to jest to, że każdy z nas, jak tutaj jest, rzeczywiście nosi w sobie obraz Boga. My sami nie jesteśmy obrazem Boga. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. To jest mała, subtelna różnica, która bardzo też ładnie porządkuje. Ponieważ obrazem Boga jest Chrystus. Natomiast my i Słowo, natomiast my jesteśmy stworzeni na obraz. Tomasz to ładnie tłumaczy, żeby zrozumieć, o co tu chodzi ta różnica z bycie obrazem i bycie stworzonym na obraz Boga. Wyjaśnia to w taki sposób. Obrazem ojca w rodzinie jest syn, ponieważ jest nie tylko rysy ma, ale również ma tą samą taką biologiczną, tą samą warstwę, genotyp i to wszystko. Jest z jednego materiału, byśmy powiedzieli. Natomiast kiedy na przykład ja odmaluję swój obraz na sztalugach, na jakimś materiale za pomocą farb, czyli za pomocą innego materiału niż ja jestem, wtedy mogę bardzo dokładny swój obraz odmalować, ale będzie ten obraz stworzony z innego materiału niż jest moje ciało. A zatem ten obraz będzie przedstawiał mój obraz, ale nie będzie mną samym. Dlatego tak samo człowiek, każdy z nas, jest stworzony na obraz Boga, ponieważ każdy z nas jest stworzeniem. Bóg, o tym będziemy jeszcze mówić, on niezwykle szanuje naszą wolność i wolność i autonomię stworzenia i on szanuje również to, że każdy z nas jest człowiekiem. I on chce, żebyśmy byli tacy, jacy jesteśmy, stworzeni i on się nie miesza z nami, nie ingeruje w naszą autonomię, on zachowuje pełną naszą wolność. Ale ktoś by mógł zapytać od razu, ale ojcze, to w czym jesteśmy na obraz Boga? Gdzie on jest? Czy to są nasze rysy? Czy to są nasze ręce, nasze nogi? Pan Bóg ma nogi, ręce? I to, co jest najbardziej głębokie w nas, powie święty Tomasz, za całą tradycją od świętego Augustyna, mianowicie obraz w nas, każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ale nie Boga tak po prostu,
ale Boga w trzech osobach boskich. I w każdym z nas jest odbite odwzorowanie Trójcy Świętej. W każdym z nas jest ślad Boga samego w trzech osobach. Które to są momenty? Gdzie to jest? Co to jest takiego? Jak ta Trójca jest w nas odbita? I Tomasz powie, idąc właśnie za Augustynem, że to są trzy takie elementy, które mamy w nas. Pierwszy to jest pamięć. Pamięć, która jest czymś innym niż pamięcią mózgową, taką zmysłową, to jest całkowicie inny rodzaj pamięci, który pozwala nam na operowanie już pojęciami. I to jest obraz i wieczności, i zachowania, to jest obraz Ojca. Syn jest w nas odwzorowany poprzez intelekt, poprzez głębokie, każdy z nas ma głębokie pragnienie poznawania prawdy. Każdy z nas chce poznać prawdę, dąży do prawdy, szuka prawdy. Jeżeli odkrywa ciemność albo ktoś go okłamie, to cierpi, ale pragnie ogromnej, takie ma ogromne pragnienie prawdy. I to pragnienie prawdy, ten intelekt, to poszukiwanie, to jest ślad Syna w nas, ten, który jest mądrością, słowem, który jest intelektem Boga. A natomiast Duch Święty jest w nas odbity w tym w ogromnym pragnieniu kochania, w tej woli, którą każdy z nas ma, która dąży do dobra i pragnie miłości. Dlatego też człowiek, każdy z nas, jest stworzony w taki sposób, że ma ogromne pragnienie prawdy i ogromne pragnienie miłości. I bardzo często my biegniemy za tym. I bez względu na to, czy człowiek jest wierzący, czy niewierzący, czy jest chrześcijaninem, czy innej religii, w każdym z nas to jest. W każdym z nas Bóg odbił swój ślad i każdy z nas pragnie poznawać i pragnie kochać. A ponieważ nie wiadomo, dlaczego Bóg nam to dał. Chciał, dał nam to, ale to też sprawia, że to jest jedyna rzecz, która nas całkowicie odróżnia od wszystkich innych stworzeń. Bo jako jedyni jesteśmy w stanie, kiedy jest zachód słońca, usiąść i patrzeć gdzieś w dal, gdzieś poza horyzontem, gdzieś daleko, coś szukać, czegoś pragnąć. Żaden ze zwierzaczków naszych nie usiądzie, no chyba po to, żeby nam tak ładnie towarzyszyć, bo Pan usiadł. Natomiast my, nasze pragnienia gdzieś biegną od bardzo daleko. Gdzieś szukamy, czujemy, że możemy zdobywać różne rzeczy, różne tego poznawać, ale i tak ciągle jest to ale jest coś więcej. W każdym z nas są ogromne pytania. W każdym z nas jest też ogromne pragnienie miłości. Pięknie jest, kiedy spotykamy miłość na swojej drodze, a równocześnie czujemy i ciągle ta miłość jest podszyta lękiem, że ją utracimy. Że ona się w pewnym momencie skończy wraz ze śmiercią. Że coś się stanie. Każdy z nas ma ogromne pragnienie miłości. To jest w nas, to jest po prostu w nas całkowicie naturalne. I trzeba też sobie jasno powiedzieć, nic, co jest na świecie, nie jest w stanie tego zaspokoić, nic. Jest piękne, jeżeli ktoś to odkryje, jeżeli ktoś pewnego słonecznego dnia odkryje, że tak naprawdę zdobył wszystko. Tytuły, pieniądze, sławę, to za czym cały świat goni, wszyscy w koło gonią, gdzieś mam już wszystko i w pewnym momencie tak siądzie i powie, ale to nie, to jest jak nowe tłumaczenie podaje Księgi Koheleta, ulotne, jakże ulotne, jak wszystko jest ulotne. I to jest odkrycie tego, że nic na świecie nie jest w stanie nas zaspokoić, ani prawda, ani miłość, ponieważ to pragnienie nie pochodzi stąd. To można spokojnie, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy sami, to jest odkrycie tego, że są w nas takie rzeczy, które niby naturalne, niby jesteśmy materialni, biologiczni, a równocześnie są w nas rzeczy, które żadna biologia, żadna materia nie jest w stanie zaspokoić. I Bóg mówi, no jakby to powiedzieć, no jak najbardziej, ponieważ to jest ślad ode mnie, mój i tylko we mnie znajdziesz zaspokojenie. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I tak jest w nas. Wielu z nas może ma wielkie pragnienia i może myśli, że znajdzie to w jakichś rzeczach, ale naprawdę tego nie znajdzie. To jest cudowne, daj Panie Boże, odkrycie takiego, to co odkrył, pamiętacie, Piotr, kiedy Pan Jezus mówi, a wy chcecie odejść? A Piotr mówi, Panie, a do kogo my pójdziemy? Święty Tomasz mówi, bardzo mądra odpowiedź Piotra. Tomasz to ładnie powtarza. Piękna odpowiedź Piotra. Bardzo mądra odpowiedź Piotra. W odróżnieniu od wielu innych dziwnych odpowiedzi świętego Piotra, to ta była bardzo mądra. Do kogo, Panie Jezu, pójdziemy?
Pokaż nam innego Boga. Pokaż nam kogoś, kto nas zaspokoi, kto nam da pełnię. No pokaż nam, to my pójdziemy, ale nie ma poza tobą, nie ma Boga po prostu. Po prostu nie ma. Cudowne odkrycie tego, że tylko w Bogu jest nasze spełnienie, a wszystko inne jest super, ale jak nie ma, no to też się specjalnie wielkie rzeczy nie dzieją, ponieważ i tak to nas nie zaspokoi. Ale wielu z nas to musi przejść tą drogę tego poznawania i wielu z nas musi bardzo dużo rzeczy otrzymać w życiu i wiele rzeczy osiągnąć. A i tak później często na łożu śmierci odkrywa coś bardzo prostego. Ale człowiek został tak stworzony. I święty Tomasz będzie podkreślał, że każdy człowiek pełnia, polega na tym, że ma to, co wszystko powinien mieć. A co jest takiego najbardziej fundamentalnego? I teraz będzie taki termin filozoficzny. Mianowicie musi posiadać istotę istnienia. Czyli musi być tym, czym jest i być po prostu. Wyobraźcie sobie, że macie coś w głowie, jakiś niezwykły po prostu zamek ze złota, wszystko. On jest cudownie skonstruowany w waszej wyobraźni, ale co z tego, skoro on nie istnieje w rzeczywistości? Więc najlepiej jak coś nie tylko istnieje, ma obraz, ale również istnieje faktycznie. I to jest fundamentalne zestawienie. Istota, istnienie, a w przypadku rzeczy materialnych to jest forma i materia. Mianowicie tym, czym jest i to, z czego jest złożone i to, że możemy to opisać. Bardzo proste. I każdy z nas, jak tutaj siedzi, ma to fundamentalną pełnię. Skoro żyjecie, a myślę, że nikt tutaj nie jest martwy, no chyba, że po prostu tak zawarł i później znajdziemy go za 2 godziny, jak skończę konferencję. Każdy z nas, jak tutaj siedzi, jest złożony. Jest kompozytą duszy i materii. Każdy z nas tutaj. To się nazywa z formy i materii. Każdy z nas to ma. To jest podstawowa pełnia. Ona sprawia, dusza sprawia, że my żyjemy, poruszamy się, uśmiechamy, robimy różne rzeczy, drapiemy się, myślimy. Fajnie, że żyjemy. Jesteśmy animowani, czyli mamy duszę. Natomiast to jest właściwa integracja nasza. Natomiast dezintegracja, przeciwieństwo integritas pełni, jest to, kiedy pewnego słonecznego dnia nie obudzimy się. Kiedy nagle nasi bliscy odkryją, że o, jego dusza się oddzieliła. Czyli tak jak mówił ojciec Tomasz, nasz bliski się zdezintegrował. Mianowicie umarł. Śmierć to jest oddzielenie duszy i ciała. To jest fundamentalna dezintegracja, która sprawia, że nagle się rozsypujemy. Pełnią jest to, jak jesteśmy tym, czym jesteśmy i żyjemy. Dusza i ciało. Śmierć, przeciwieństwem integracji, jest śmierć. Człowiek się rozsypuje, dezintegruje. I możemy też odczuć, że no rzeczywiście rzeczy zdezintegrowane no nie są najpiękniejsze. Zwłoki no, nie są. No jakby to można jakoś tam próbować, ale no są ciężkie do takiej kategorii estetycznej, bardzo ładnej, pięknej. Ale to jest ta dezintegracja, która następuje i ona nas też czeka. Natomiast nie tak było na początku. Kiedy zostaje stworzony świat, to Adam i Ewa, oni są w pełni zintegrowani i co więcej, Bóg, jak mówi Tomasz i w ogóle opisują ci autorzy, Bóg tak sprawił, że ci jego najbliżsi mogli być pewni, że się nigdy nie zdezintegrują, nie umrą. Adam i Ewa w raju przed grzechem pierworodnym mieli to ogromny przywilej nieśmiertelności. Oczywiście teolodzy się zastanawiają, jakby to było przejście później z raju do nieba, do spotkania i takiego złączenia z Bogiem. Natomiast to mogłoby wyglądać bardzo różnie. To mogłoby na przykład wyglądać tak, jak na przykład wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Kiedy zostaje wzięta z duszą i ciało, ona nie uległa dezintegracji, zauważcie. Ona zachowała ciągle pełnię. I dlatego też nie bez powodu Maryja się przyrównuje do Ewy, do tej, która jest najczystsza. Ale ludzie w raju mieli tą ogromną pełnię. Oni po prostu mogli się spokojnie tutaj tak cieszyć tym, że nie umrą. Bóg nam dał dar ogromnej integracji. Jutro się dowiemy, z jakiego powodu, jak to wyglądało. Ale dzisiaj właśnie to jest radość pełni. Oni się cieszyli. Do tego stopnia Tomasz snuje taką opowieść. To jest piękna opowieść o Adamie i Ewie w raju. W ogóle warto aż nawet sobie posłuchać, jak im to dobrze było. Tylko dla pocieszenia wam powiem, że po
30 iluś artykułach na temat, jak to Adam Ewa żyje w raju, jak to się pięknie tego. Nagle święty Tomasz pisze, że ale, jak mówi Jan z Damaszku, Adam i Ewa zgrzeszyli niedługo po stworzeniu. Więc przynajmniej tyle pocieszenia, że się, jak ktoś kogoś cieszy krzywda bliźniego, no że się za bardzo nie pocieszyli w tym tam w raju. Natomiast jak wyglądało? Święty Tomasz mówi, że podkreśli to pełnię, radość tych ludzi w raju. Mówi tak, nie tylko nie groziła im dezintegracja, czyli śmierć. Mogli się cieszyć pełnią bytu, ale oni jeszcze więcej. Oni się urodzili, byli, żyli jako osoby dojrzałe. To jest tak, jak sobie możecie przypomnieć teraz fresk Michała Anioła, właśnie stworzenie człowieka, gdzie właśnie leży Adam już taki jako dojrzały człowiek. I Tomasz mówi tak, on miał pełną dojrzałość. Co więcej, ludzie w raju nie tylko byli dojrzali, zdrowi, piękni, ale również mieli pełną wiedzę, ponieważ Bóg się postarał, żeby człowiek nie musiał nawet zdobywać wiedzy, nie wiem, poprzez studiowanie i czytanie świętego Tomasza z Akwinu przez ileś dziesiąt lat, ale po prostu od razu świętego Tomasza mieli w głowie całego. Wszystko wiedzieli. Wszystko mieli wiedzę wlaną. To piękny, piękny obraz niezwykle. Do tego nie cierpieli, nie ubierali się, a zatem nie chodzili po sklepach. Następna sprawa, żywili się tylko owocami, roślinkami innymi. Nie korzystali ze zwierzątek, ponieważ nie ubierali się, nie mieli problemu z butami i kurteczkami, i skórzanymi futrami, więc zwierzaki również bardzo przychylnie patrzyły na człowieka. I Tomasz też pięknie pisze, to jest, ja bym chciał zobaczyć, jak Tomasz to pisze, ten właśnie człowiek intelektualista, który pisze, że obrazem, który pozostał z rajskich relacji człowiek-zwierzę, są nasze zwierzątka domowe. Mianowicie piesek i kotek w domu to jest taki ślad i cień raju, kiedy zwierzęta, tylko że wszystkie zwierzęta tak podchodziły do człowieka, a nie jak tylko nasz pimpuś, czy jakiś inny tam Felix, czy jakiś inny tam piesek, kotek, czy chomik, czy jaszczurka, tylko po prostu wszystkie zwierzęta, była pełna zgoda, pełna jedność, to jest wszechświat, który był pełen. I Bóg stworzył w ten sposób, że już nie mówiąc o tym, że jedynie kto wymagał opieki w raju, to były małe dzieci, osoby starsze nie, ponieważ oczywiście nie było starości, niedołężności starości, więc Tomasz mówi, było cudownie w raju, po prostu cudownie i pięknie. Była pełnia wszystkiego. A co najważniejsze jest jedna rzecz, mianowicie Adam i Ewa byli w pewnej takiej niezwykłej pozycji do Boga i do siebie nawzajem, mianowicie, że oni byli w takim wielkim, jednym uścisku z Panem Bogiem i ze sobą. Taki obraz jedności dla świętego Tomasza to jest obraz tego, że ja się z kimś po prostu przytulam, że jestem z kimś bardzo blisko. Jako wyraz takiej najbardziej niezwykłej jedności ludzi, którzy się kochają, którzy są, mianowicie to jest objęcie ramiona, które są bardzo blisko. Bóg z ludźmi i ludzie ze sobą. To było jak grupa przyjaciół, która w pewnym momencie nagle się wita i wszyscy są bardzo blisko siebie. I całość tej relacji, tego, co się działo w raju, ta integritas, ta pełnia, ona wyrażona, zostaje wyrażona przez to ogromne takie bycie razem, w ogromnym uścisku, w takim uścisku, który jest pełen miłości, pełen bliskości. Niemniej jednak, chwila wcześniej, zanim następuje to, co nastąpi dalej, po sławna rozmowa Ewy, Adama z wężem, chwilę wcześniej, pierwszego dnia stworzenia, nastąpiło coś bardzo ciekawego, dziwnego, strasznego, przerażającego w stworzeniu. Mianowicie Bóg jako pierwszego dnia, i Tomasz idąc za Augustynem mówi, że na początku Bóg stworzył niebo, że za tym kryje się stworzenie aniołów. Nieba, w którym przebywają aniołowie, są blisko Boga. I kiedy pierwszego dnia zostały stworzone te wszystkie anioły, które są ułożone w trzy zastępy, każdy zastęp po trzy chóry, hierarchia, różnorodność, ponieważ Bóg w swojej niezwykłej hojności wyraził swoje piękno nie tylko w stworzeniu świata materialnego, ale również w stworzeniu świata duchowego, które jest wyrazem też przebogactwa Boga. I w tym stworzeniu Bóg stworzył anioły, które pierwszego dnia zostały stworzone jako piękne, a wśród nich były również piękne serafiny, cherubiny i trony, czyli ci najbliżsi Boga, którzy byli wpatrzeni. I wśród tych aniołów były również cherubiny, które były odpowiedzialne za wiedzę, kontemplowały Boga, były niezwykle blisko, bo były bezpośrednio obrazem Syna. I wśród tych cherubinów był jeden,
który nazywał się ten, który miał jako pierwszy następnego dnia przynieść światło. On się nazywał Lucyfer. Ten, który niesie światło, który ma być Lucyfer, czyli jutrzenka, który ma nieść. I kiedy nastąpił, pierwszy dzień się kończył, nastąpił wieczór, wtedy też jest przepiękny opis taki, że wszystkie anioły, jeszcze przed stworzeniem człowieka i dalsze dni, wszystkie anioły, wtedy, kiedy zapadł wieczór, wszystkie anioły pogrążyły się w tak zwanym cognitio vespertina, czyli w nocnym poznaniu, wieczorne poznanie. To wieczorne poznanie polegało na tym, że każdy z aniołów nagle odkrywał siebie, że każdy z aniołów nagle odkrywał, kim jestem, nagle odkrywał swoją tożsamość, mógł siebie dotknąć, chociaż anioły nie mają ciała, ale mógł zobaczyć swoje ja, odkryć tożsamość i się sobą zachwycić. A przede wszystkim zachwycając się sobą, zachwycić po prostu Bogiem, który tak pięknie wszystko stworzył. I kiedy był ten wieczór, ten moment takiego rozpoznania, kiedy każdy odkrywa, kiedy miał nastąpić poranek następnego dnia, wtedy też, tak jak pisze Tomasz, tak jak słońce, które wschodzi, już ma się pojawić na horyzoncie, nagle coś nieprzezroczystego staje na przeszkodzie i ten pierwszy promień zostaje przeszkodzony. I tak było z Lucyferem i również z innymi aniołami, które w pewnym momencie powiedziały nie. Nie. I to jest ta wola, która sprawiła, że oni na zawsze pozostali w ciemnościach, ponieważ nie chcieli już nic więcej. Oni zamknęli się w sobie i powiedzieli, my jesteśmy piękni, nie chcemy nic więcej, tylko my jesteśmy. I Lucyfer powiedział o sobie, jestem najpiękniejszy i koniec. Ja właśnie osiągnąłem swoje szczęście w sobie. I pisze Tomasz, i wtedy część aniołów się zatrzymała w sobie. Grzech aniołów, który polegał na tym, że zatrzymali się na swoim pięknie, wpatrzeni w siebie, wpatrzeni całkowicie i się zamknęli, nic więcej nie chcieli. I każdy z nich również w tym momencie nastąpiła również zmiana wzroku. O tym powiemy w kolejne dni. Ale anioły się zatrzymały. Część aniołów zostało w ciemnościach już na zawsze i od tej pory Bóg, który jest obiektywnie zawsze wyżej, który jest pierwszy, będzie największym przeciwnikiem, a co więcej będzie tym, który dał to piękno im. A oni nie chcą ani być wdzięczni, ani nie chcą tego piękna nikomu udzielać. Są sami w sobie zamknięci. To jest piękno zatrzymane, piękno zawłaszczone. Zostali na sobie i każdy inny jest już wtedy konkurentem. To jest coś przerażającego, ale paradoksalnie to jest moment zatrzymania się w sobie, kiedy Bóg chciał dać więcej, kiedy chciał po prostu z łaski ofiarować aniołom i siebie jeszcze więcej, oni powiedzieli nie. I się zatrzymali. I to był pierwszy dysonans w tej symfonii stworzenia. To był pierwszy taki moment niezwykle mocny i nie bez powodu to właśnie ten, który był, miał być najpiękniejszy z aniołów, stał się aniołem ciemności. I to właśnie on sam zaczął poprzez zmianę wzroku i patrzenia wszedł w etap niszczenia, szkodzenia, ale przede wszystkim zatrzymywania innych. Mówienia, zostań w sobie, człowieku. Zostań w sobie, nie idź dalej i nikomu nie dziękuj. I to, co się wydarzyło później w raju, to jest moment, kiedy możecie sobie wyobrazić, ja wam wczoraj mówiłem, oni byli niezwykle blisko ze sobą, z Bogiem, wpatrzeni i w pewnym momencie zobaczyli gadającego węża. Tego, który powiedział, czy to prawda, że Bóg wam powiedział? I wystarczyło, że oni nagle się, ten uścisk osłabł między nimi, a w pewnym momencie, kiedy już zdecydowali, że chcą jeść, chcą sami osiągnąć być jak Bóg, wtedy ten uścisk, nagle te ramiona pozostały puste. Oni te ramiona opuścili i poszli do czegoś innego i od tej pory to, co w człowieku będzie, co będzie bardzo mocne, to jest to, że nasze ramiona od tego momentu pozostają puste. Nasze ramiona, nasze pragnienia, one ciągle wołają, krzyczą. My szukamy, często ludzie na opak gdzieś starają się, nawet szukają jakieś substytuty, żeby się po prostu przytulić. Tak dosłownie, w przenośni.
ale te ramiona pozostają od tego momentu puste. Człowiek wypuścił Boga i pobiegł gdzieś indziej i objął w tym momencie i drzewo, i owoc. I w tym momencie te ramiona są ciągle puste i one wołają. My stworzeni jesteśmy po prostu do, byśmy powiedzieli, do przytulania, ale do bliskości. Dlatego też moment później, który jest tak bardzo niezwykły, który wy macie tutaj w ołtarzu głównym, ale to jest krzyż. To jest Chrystus, który ma te ramiona ciągle otwarte. One ciągle są otwarte. Czy to są na krzyżu cierpienia, czy to są ramiona zmartwychwstania, one są otwarte i trzeba sobie powiedzieć, te ramiona, one ciągle pozostaną otwarte, dopóki my się tam nie znajdziemy. I tylko w tych ramionach po prostu człowiek może znaleźć pokój. Nie ma innych ramion. Ponieważ tak jesteśmy stworzeni do takiej pełni, w takim pięknie. I ten ślad, on jest. I Chrystus później, jak się pojawi na świecie, kiedy cię wcieli, to on będzie to cały czas pokazywał. Nie tylko superabundancja, nie tylko nadmiar, ale zauważcie, kiedy Chrystus spotyka tych, którzy są najsłabsi, dzieci, to wtedy Jezus je obejmuje całym sobą. On je obejmuje. On się przytula, ale też ludzie, którzy chcą blisko, oni chcą go przytulić po zmartwychwstaniu kobiety. A najbardziej ten obraz niezwykły, jakim jest ten Chrystus przytulający dzieci, kiedy jest po łacinie, to jest bardzo ładnie, już nawet sama łacina dużo mówi, że ut complexus esset, a mianowicie Jezus, który obejmuje to, co jest najsłabsze, on obejmuje sobą te, co my tak często w psychologii też nazywamy kompleksami. To, czego się boimy, w czym jesteśmy najsłabsi, co nas rozbraja, co nas upokarza, to Chrystus to właśnie przytula. Całym sobą obejmuje. I tylko tak naprawdę, kiedy on to obejmie, to się staje to siłą. Chrystus, który powraca do tego pierwszego gestu pełni, jaki był w raju. Gestu właśnie obejmowania, przytulania, bycia niezwykle blisko. I to jest, drodzy bracia i siostry, to jest pierwsza cecha piękna, to jest pełnia, to jest integritas, to jest to, żeby było wszystko to, co powinno, co każdy z nas powinien mieć. Bóg jest pełni doskonały i w ten sposób jest również zachwycający. To jest również cecha, która jest niezbywalna. Żyjemy i to mamy i do tego jesteśmy też wezwani. Ale jednak w tej jednej cesze się nie wyczerpuje i potrzebne jest jeszcze spojrzenie na jeszcze dwie kompletne kolejne cechy. Ale zanim skończę, to powiem wam jeszcze tak dzisiaj o jednej rzeczy, mianowicie ta integritas to jest również cecha Maryi, ponieważ w całej teologii ten dzisiejsze święto będzie również czczona Maryja, której została zachowana integritas matris, pełnia i doskonałość Maryi. Tak jak wam powiedziałem na kazaniu, święty Tomasz, który to interpretował, powiedział: Boże, jakie to jest dziwne. To jest tak dziwne, że Tomasz nie był w stanie tego skomentować tylko inaczej, jak tylko ogień w wodzie wzrasta. Ignis in aqua crescit. Jak poeta mówi, ten moment wcielenia, tego, że zostaje tutaj dziewica, staje się matką, jest momentem tak szalonym, że tego to można porównać tylko do momentu, kiedy woda w ogniu wzrasta i w ogóle płonie. No to przecież to jest absurdalne. To jest nie do pojęcia. To jest kompletnie niewyrażalne, niewyobrażalne. Ale tak jest Bóg. I główny dokument, który jest dokumentem Kościoła dotyczący niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zaczyna się od bardzo ciekawego sformułowania. Mianowicie od ineffabilis Deus, ineffabilis Deus, a ineffabilis po łacinie to nie oznacza to, co jak zostało przetłumaczone na polski, mianowicie chociaż oznacza i nie oznacza, mianowicie niepojęty Bóg. Tylko niepojęty to nam się kojarzy w tym, że no nie da się go rozumowo pozamykać w jakieś pojęcia czy coś w tym rodzaju, to nie chodzi o to. Ewidentnie ten dokument na polski tłumaczył jakiś pan, który do końca tak bardzo tutaj się trzymał, ale nie wyraził, nie potrafił wyrazić tego, ponieważ ineffabilis po łacinie oznacza rzeczywiście niepojęte, ale w znaczeniu, kiedy widzisz coś, co po prostu z jakieś dzieło sztuki, nie jesteś w stanie tego objąć.
A zatem ten dokument powinien się zaczynać o Maryi, o niepokalanym poczęciu, od słów zapierający dech w piersiach Bóg. Jak gdybym tak mógł przetłumaczyć, to tak bym przetłumaczył. Zapierający dech w piersiach Bóg. Zachwycający Bóg, którego po prostu jak widzimy jakieś piękno, to jesteśmy w stanie się tylko otworzyć i powiedzieć, no tego się nie da powiedzieć. Ale taki jest Bóg. I tylko taki Bóg porywa, taki Bóg pociąga. Taki Bóg jest w stanie w bezinteresowności sprawić, że my za Nim pójdziemy, nie dlatego, że musimy, bo tak wypada, ale dlatego, że On jest rzeczywiście zachwycający, a tutaj na ziemi On nam zostawia takie ślady też w dziełach sztuki, w różnych momentach, jako takie przebłyski w materii czegoś, co przekracza materię. Bo każdy z nas, jak pójdzie i zobaczy coś pięknego, to mimo, że widzi materię, to widzi coś kompletnie przekraczającego to wszystko. Ale Bóg jest ineffabilis. Jest zapierający dech w piersiach. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Teraz idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.